15 listopada wspominamy świętego Dydaka z Alcali, zakonnika. W swoim kraju, nazywany San Diego de Alcala, Dydak urodził się w 1400 roku w San Nicolás del Puerto w Andaluzji. Pochodził z bardzo biednej rodziny, dlatego musiał wcześnie opuścić dom. Był tercjarzem franciszkańskim, pracował w swoim kościele parafialnym w ogrodzie. Zarobionymi pieniędzmi dzielił się z ubogimi, przez pewien czas był też pustelnikiem. Wstąpił do zakonu braci mniejszych, gdzie złożył śluby wieczyste i jako brat zakonny pełnił proste posługi i zadania w klasztorze w Arizal koło Kordoby. W 1441 roku wyjechał na misję na Wyspy Kanaryjskie. Do Hiszpanii wrócił w 1449 roku, a rok później przybył do Rzymu na kanonizację swojego współbrata, świętego Bernardyna ze Sieny. Tam nawiązał kontakt z promotorami reformy zakonów franciszkańskich. Odtąd włączył się gorliwie w nurt obserwancki. Podczas epidemii dżumy przebywał w klasztorze Aracoeli na Kapitolu. Uzdrawiał chorych, namaszczając ich rany oliwą, która pochodziła z lampek płonących przed ołtarzem Matki Bożej. Posiadał dar mówienia o Bogu i głębokiego rozumienia prawd wiary, dzięki któremu przyciągał nawet uczonych teologów. Wiele osób prosiło go o modlitwę, ponieważ miał też dar wypraszania łaski powrotu do zdrowia. Wzorował się na świętym Franciszku w ubóstwie, posłuszeństwie, pokorze i miłości do wszystkich ludzi i stworzeń. Zasłynął z gorliwości, mądrości i świętości życia. Przez 8 lat pełnił obowiązki przełożonego klasztoru, co było niecodziennym wydarzeniem. Nie zdarzało się bowiem, żeby prosty zakonnik pełnił obowiązki gwardiana. Zmarł 12 listopada 1463 roku w Alcalá de Henares, w założonym przez siebie konwencie reformatów, trzymając w dłoniach krucyfiks. Jego ciało nie ulega rozkładowi i nadal wydziela przyjemną woń. Kanonizował go papież franciszkanin Sykstus V 2 lipca 1588 roku. Dydak jest patronem braci zakonnych. Od jego imienia wzięła swą nazwę misja franciszkańska w Kalifornii, która rozwinęła się i stała podwalinami dzisiejszego miasta San Diego. Módlmy się. Boże, Ty powołałeś świętego Dydaka do szukania na tym świecie Twojego Królestwa przez dążenie do doskonałej miłości. Spraw, abyśmy wsparci Jego modlitwami, w radości ducha, coraz więcej Ciebie miłowali. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże,